We make our choices and take what comes. And sooner or later, in ways we can't always fathom, the consequences come back to us. Are you afraid of me, Dowd? You should be. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dishonored Wiedźmy Brigmore. Kto wie, może w tym odcinku wreszcie zakończymy tę misję. Przechodzimy do kanałów. Czy będzie coś nowego tutaj? Nie. Okej. Okay. Na stację pomoc. Coś ciekawego. Runa się tu znajduje. I jeden kościany amulet. No chyba se jaja robicie. Czy oni serio pozdychali od tych skorupników? Nie wiem, co to było, nie? Ale warto było to zająć. Dobra, też się pozbędę tych pocisków chociaż. Okej, tutaj dziwo do maszyn... A, z maszynami też się dało przejść. Okej, widziany drucik. No. Super, jak nie szczury, to skorupniki. No, skąd? Skąd? Jeszcze pluje, ale skąd? Nie, ale poważnie, skąd to pluje? Nie widzę w ogóle z tego. A to był ten ciągle, dobra. Tego nie trafiłem. Pięknie. Zobaczmy. Mogę to wziąć. Mamy typa. Pewnie trupa tego mechanika. Tutaj zeżarte zwłoki przez szczury. Sokołowa, poproszę. Dobra, żeby zużyć trochę tych granatów, to złączmy się tego w taki sposób. Wcześniej. Super. Co jest dalej? O proszę, kogoś tu mamy. I dalej. Tego. Trochę tego. Zobaczymy amulet. My little boy, he's not well, and I fell down here. I hurt my leg. I hear things. Rats and worse. Weepers, I think. I don't want to die here. Proszę, proszę, czyżby pierwsze spotkanie z wiedźmami? Bo ona ma te ciernie. Czy tam te róże, o których wspominał ten ziomek. No jak nic! Nawet wygląda jak jedna z tych wiedźm. To jest raz, a dwa, no przecież je tam widzę. Jak się tu chowają. O, więcej ich jest! Dobra, zanim się to wszystko spierdoli, to... Zapisz ich, poproszę. You're not a weeper, are you? Gdybym był, to już bym cię chciał zajebać. Fuh. Royery i paru innych poszli do stacji pomp, żeby sprawdzić, dlaczego woda przestała płynąć, ale nie wrócili. Mówili coś o jakichś dziwnych dźwiękach i paru naszych nowych pracowników uciekło do wyjścia. Jeśli nikt nie przyjdzie wkrótce i mnie zluzować, sam opuszczę to miejsce.
Piszę to, żeby było odnotowane, że nie opuściłem posterunku tak sobie bez widocznego powodu. Please, I think my knees hurt. Knees hurt. Zaraz mi tu wyskoczą osoby, co? I think I can walk if you'll just help me up. Pomóż, nic nie rób. Dobra, mam save'a. Mówię, jak to będzie pułapka, ja to wczytuję. Oh, sir, thank you for finding me. It's been awful. There are such terrible things down here. But nothing as terrible as I. Tak jak sądziłem, pułapka. Dobra, zobaczmy, co się stanie, jeśli jej nie pomogę. Tak. Aha, okej, okay. Tak czy siak. Dobra. Zobaczmy, co się stanie, kiedy ją uśpię. Nic, okej. Okay. Czyli... El Classico. Au. Dobra, jest samolot między szurami, ale to nie pro... Ale to nie problem. Co tam było? Posągowość. Okej, okay. Brzmi dziwnie. Jeśli się nie ruszasz, wrogowie nie mogą cię zobaczyć, chyba że z tobą nie walczą, ale mana się nie regeneruje. Kurde, to jest tak dobre i tak złe jednocześnie. Nice, strzałki z usypiaczem. 9 na... Chyba 13, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny. Ale strzałki oczywiście nie są tutaj... Bez po... Kurwa. Bez powodu nie są tu wstawione. The gangs are at each other's throats. Dao is mired here. You'll have the time you need. And the portrait of the girl, is it? Excuse me, my lady. You're right. I should not have asked. Ale ja z chęcią o coś zapytam. Proszę bardzo, wiedźma. Tak, czyli wiedźmy z Brigmor, powinienem mówić przez cały dodatek. Pogadamy? Możemy. Down. Lurk told me you wouldn't give up. Even as she knelt before me and gave me all your secrets. I know what you're doing, Dad. I know what that mark on your hand is. Just like the one on mine. I know everything you can do, and it won't matter. Four of us chosen, but history will only remember one. Delilah. If they remember any of us. Okej, okay, czyli widać, że Delilah nie jest świadoma, że wraz z nią i Daudem jest aż... No, w sumie na ten moment fabuły to już pewnie aż 7 naznaczonych. Bo jest to ona, Daud, prawdopodobnie Billy Lurk, choć z tym też nie jestem pewny, ale no w momencie, wiadomo, skoro ona odeszła, no to raczej Daud już nie dzieli się z nią mocą, a pewnie sama dalej potrafi z niej korzystać, więc prawdopodobnie Billy też swój znak posiada. A w takim bądź razie, skoro znak posiada... A, to mogę zniszczyć, dobra. A to chyba tego do amuletu przejść. Nic więcej. To było ciekawe, czemu jak tego jednego szczura przyciągnąłem, to w sumie cała reszta dała sasiana. To było trochę dziwne, jeśli mam być szczery. Dobra, czyli muszę iść tędy. Ale to już się odwyczają. Aha, one serio myślały, że ich nie słyszą? Nie słyszę?
Dobra. Pobawmy się czasem w takim razie. Dobra, uno. Dobra. Za wolny byłem. Autosave dosłownie sprzed chwili, czyli pewnie po otwarciu. Jeszcze przed nawet. Dobra, jeszcze raz. Cyk. Nice! I to jest to, o czym mówiłem. Jedna, druga. Pyk. Idealnie, zakrzywienie czasu totalnie za free. Znaczy coś wartego uwagi? Nie, ale jeszcze leżą w takim miejscu, że raczej żadna ich z tych jej sióstr, siostrzyczek nie znajdzie. No to łatwiutko. Zobaczmy. Klucz do mieszkania mechanika. Dobra, no nie chciałem tutaj, kurde, specjalnie tam iść, no ale jak i tak będę się wracał, no to mogę to przy okazji zahaczyć. Listy rzeczy do zrobienia mechanika. Zdobądź nowy klucz, skorupniki zażarły stary, sprawdzić stację pomp, poszukać wolnego sitowia, dać magii klucz do szafek na wypadek, gdyby potrzebowała ukryć swoje rzeczy u mnie w mieszkaniu w tym tygodniu. Okej, czyli mówiąc krótko, pierdoły. To chętnie dla siebie zabiorę. Amulet tam. Albo leży, albo jest gdzieś pod spodem. Dobra. Tam dalej trzeba iść. Tutaj mała perła. Moneta. A nie, amulet jest tutaj. Bierzemy to. Bierzemy to. Duchowa woda. Dlaczego dopiero teraz? Dobra, i z czego teraz chcę zrezygnować? Dobra, może z tego grabarza. Zobaczymy, czy to faktycznie jest jakakolwiek różnica. Kiedy noszę ciała. Nie będę tak teraz specjalnie testował, nie? Ale mówię, poczekamy, zobaczymy, czy to faktycznie jakąkolwiek różnicę w ogóle mi robi. Czy ten amulet mam, czy nie? W teorii powinien. Dobra, co pytanie, czy coś daje? When the change comes, she'll only want the weaker sisters nearby. That makes no sense. Our power flows from Delilah. We'd be reduced to dancing under the moon, parlor tricks. She put us here, right in his path. I wish he'd hurry up and come already. Tam się teleportowała, okej. Okay. One też mają swego rodzaju mignięcie. Jest! Zdążyłem, dobra. No i zobaczmy. Nie, nie czuję różnicy. Absolutnie. Nie wiem, czy tam, nie wiem, czy na mule jakkolwiek jakąś różnicę daje. Jeśli już daje, to jakoś naprawdę bardzo słabo. Tutaj ledwie wyczuwalną. No, tutaj coś do kręcenia. Okej, okay, tam są płaczki. Ciop! Uff. Zabieram sobie. Ale w ostatniej chwili zareagowałem. Płaczki. Dobra. Na szczęście dzięki temu nie muszę w ogóle do nich schodzić. Tu sobie na dystans zabiorę, co będę chciał. Nie ma klucza. Ktoś zabrał klucz do zaworu sterowania przepływem wody. Proszę każdy znaleźć go i wrócić do stacji pomp. Okej, okay, no klucz widzieliśmy już, gdzie jest. Zostało. Jeszcze raz.
W sumie jak mam teraz spokój, to zobaczmy, co to otwiera. No podejrzewam, że to. Dokładnie. Niby nie muszę tego otwierać, ale... O! A, okej, no jeszcze tego nie da otworzyć na stałe, no to nie po co to jest ta opcja. Dobra. Mogę chyba normalnie przejść. Dokładnie. O, mamy tam trupa. Przy trupie runę. Kluczek elektryczny. Tego w taki sposób nie ominę. No chyba sobie kpisz, że nie mogę tego stąd zabrać. Dobra, ale mogę to widzę zasilić. Z tego bełtu więcej nosić nie mogę. Ale mogę się pozbyć dwóch, żeby... Dwa? A, dobra, zawsze są po dwa. Dobra, w sumie to nie muszę robić nic, tak naprawdę, jeśli o nich chodzi. Mogę sobie tam po prostu pójść. Może nie. Ja nie powiem, trochę się nie spodziewałem, że mi to tak nagle wyjdą. Chodź tu. Tu jeszcze tram. Wiadomo, nie muszę totalnie tego zbierać, ale jak już jestem obok, też szkoda to odpuścić. Ale tej runy na pewno sobie nie odpuszczę. Dobra, tam jest zbiornik z tramem. Dobra, wykorzystajmy bełty ponownie. Naróbmy troszkę hałasu. O tu. Aha, jak na złość. To zatrzymywanie czasu w miarę pomogło. Wiesz tu jeszcze. Dobra, nie wiem, to spróbuję strzelić. O, może wybuchowym bełtem gdzieś tam. Może tak, żeby nikogo tym nie trafić. No poważnie? Serio to nie wzbudziło ich zainteresowania? No to już trochę haczy o kpinę, nie sądzicie? Mać. Pomnij to. I mam strzałek 6. Ale nie chcę się ich zużywać na nich. No come on. Używanie strzałek usypiających na płaczków to jest po prostu marnowanie strzałki. Tutaj. Nie użyję systemu wentylacji, dopóki śnieg wiatraka nie zostanie wymieniony. Niemal odpadł od nawału, dam ci znać, gdy będzie naprawiony i gotowy do roboty. Okej, okay, czyli podłączymy i sobie otworzymy przejście, tak jak sądziłem. No you gotta be fucking kidding me! Powiedzcie mi, ja rozumiem, że to nie są do końca ludzie, ale jakim cudem to nie wywołuje kuźwa żadnej ich reakcji? Absolutnie żadnej. Zwykłe bełty tylko ewentualnie gdzieś wabią. Tak widzę jeszcze nie tak, jakbym chciał. Nie no, kurwa, zaraz ich zajebie normalnie. Dobra, stop, z kiedy jest zapis?
Autosave przez 7 minut. Nie, definitywnie za dużo. Dobra. Jebać te strzałki. Super, jedną kurwa zmarnowałem. Czyli zrobiłem rzecz, której absolutnie kurwa nienawidzę. Balaj. Dwa sołyki nawet. Może lepiej nie podchodźmy? Ja to, jakbym tam stał, to by się raczej skończyło źle. Miedziany drut. Zwłoki płaczka. Klucz do sterowni wentylacji. Esencja szaleju. Serio? Ostatnio z tego się zrobił przed śmiercią, to napisał odmienić jest wśród nas? Jak ci to miało pomóc? Przepraszam bardzo. Nie wiem. Okej, ale jednak do tej runy się dostaje w inny sposób. Chyba, że to też poszło w cholerę. No nie. No nie. Dobra, zobaczmy, czy od tej strony mogę to zdobyć. Jedna runa. Czy tfu, jedna runa, jedna ruda. Aha, i wychodzę z tej strony. Zajebiście! A jak dostać się do runy? To mnie trochę bardziej interesuje. Aha, no tak. Uuu, proszę, kolejna kapliczka. Co tym razem powiesz, odmieńcza? You're putting it together, aren't you? It's not easy. Delilah's exceedingly bright. Her coven is rising, with her as the night star to guide them. Change is coming, and Delilah has a plan. But do you, Dowd? And I don't mean stealing an engine coil or slitting an old man's throat. You're charging upriver, and I do believe you'll make it. But what will you do with what you find there? Dobre pytanie, co nie? Dobra, z racji braku jakichś fajniejszych rzeczy, to wezmę sobie żywotność. To się myślę może przydać. Chociaż tyczkę sobie zrobimy ten. Czyli dobra, jednak gościu nie do końca tak... Bez sensu to zrobił, bo ogarnął kapliczkę tutaj. Tak więc, okej. Okay. Masz ziomeczku plusa za to. I to serio cały ten trans zasał? Nieźle. Dobra, na górę. Odczekać. Dobra, same wiedźmy, nic więcej. Tak, gdzie muszę użyć tego zaworu? Okej, okay, włącz przepływ wody. Szczerze, ja bym to wziął i wypierdolił w pizdu, nie? Specjalnie po na to, żeby... Co to było? Halo? No. Usunąć. Aha, dobra. Dobra, pewnie wystarczyłyby te, ale użyjmy bełu. Już? No tak, jeszcze tu z drugiej strony. No dobra, zobaczmy, czy zwykły bełu też wystarczy. Chociaż... No bo dobra, pocisk. Dobra. Mamy to. Spoko. I z racji, że pozbyliśmy się też wszystkich wiedźm na tym obszarze. Ja cię sunę, paszczel, ale bym kurde miło. Wiadomo, to monety, które niewiele znaczą, no ale jak już je kurde zobaczyłem, no to nie ma bata, że mnie sobie teraz ominął. Sporo tego.
Stary, nie gada, że nie mogłeś tego spod wody zabrać, no bo nie uwierzę w coś takiego. Jeszcze jedna moneta i kilka było tutaj pod wodą chyba, nie? Prosiłbym o wyjście, bo chcę zobaczyć trochę lepiej. Jedna... No! No, 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 no! Druga. Trzecia. Czwarta. Pierdole, ile się można z tym jebać, nie? No, masakra. Wypiję po tlen. Coś więcej? Nie. Ale patrzcie, to jest sobie taka alternatywa. Gdybym nie chciał się bić z tymi wiedźmami, no to mógłbym po prostu sobie popłynąć, nie? Dobra, to nic nie zostało. A patrzcie, tutaj minąłem dwie monety. Pojedyncze sztuczki. O, nawet nie. Takie jeszcze o większej wartości. Mówię, to już takie trochę mega czepialstwo z mojej strony, że to ominąłem i że chciałbym się to w sumie też teraz zebrać, no ale ponownie, jak to widzę, to trzeba sobie odpuścić. Ta sama śpiewka. Dobra, tędy gdzie się dostanę? Tutaj. Okej. Okay. Dobra. No i spoko. Wracamy. Od razu możemy iść tutaj, żeby było bliżej. Serio, potrzebna... Nie no, kurwa, nie wierzę. Serio, potrzebuję tu kombinacji, żeby szybko... Dobra, mam tam klucz, nie? No ale kurwa. Dobra, czekaj, czy ja zdobyłem jakąś kombinację? Wskazówki do misji... Nie. Jakieś tutaj, coś wydrapane albo coś. Też nie. Dobra, trudno. Pobiegnę okrężną drogą. Mówię, to nie jest jakaś mega różnica, ale wiecie, no, tam byłbym już od razu w środku i nie musiałbym takiego kawałka trasy przebiegać. Ja sam w ogóle poleciałem w złą stronę. Jeszcze na wyłączona przeze mnie oczywiście. Ci też sobie nic z tego nie robią, ale to właśnie dlatego, że mam ugodę z tym ziomkiem. Tak poważnie? W górę. W górę, w górę, w górę. Tu. Tu. Dobra, tutaj. Też spokój. Czemu nie widziałem tego klucza? Dobre pytanie. Dobra, once again. To było... Gdzie? To było tam. Pyk. Pyk. Nowy klucz. Czyli otwieraj. Na oścież. Dla czystej pewności. Dobra, tu mogę nabój odzyskać. Jeden ten zużyty. Tutaj poza tym nic widzę ciekawego nie ma. Tutaj są same puste flaszki. Dobra. To schodzimy do ziomka. Dobra, zapis gry. Dobra, teraz czekaj, bo mam tutaj chyba sprzed pogadania z nim i będę miał teraz sprzed pogadania z nim po akcji w tym. It's done, but I don't think you'll see your men again. Deal's a deal. The code is 666.
9. Okej. Okay. Tak po prostu? Okay. Dalej nie ufam typowi, nie? Zobaczymy. Ej, nie, wait, czekaj chwilę, czy to była ta maszynownia cała, do której się w ogóle miałem dostać? No, teraz to się popisałem inteligencją własną, nie? Dobra. Ciekawe, czy ten kod też się zmienia, co nie? Dobra, jest do Textile Mill, no ale to jest ta maszynownia. Jeszcze raz, to było ile? 669. Dobra. Wchodzimy. Cewkę. Okej. Okay. I'll choke on metal and wiring if this gets me closer to Delilah's throat. So be it. Nie, no nie wierzę. Serio, tak blisko. Tak blisko. Ja to mogę w ogóle zejść, tak o. Masakra. Literalnie to są akcje, w których ja sobie pluję po prostu w łeb, że ja się po prostu nie rozejrzałem dostatecznie dobrze. Wiadomo, teraz jakby mamy taką sytuację, że to jest win-win, w sensie jedni są zadowoleni i drudzy są zadowoleni. Wonder how long that'll last. Właśnie. Bo Lizzie dostaje cewkę, ja dostaję... Właśnie, ten klucz. Wiesz, zdobyłem klucz, no to... Szkoda, aż tego nie wykorzystać, co nie? Bo gdzieś w tym kierunku chyba. O, właśnie. Tutaj. I piętro wyżej. Nie no, ty se chyba żarty stroisz. Wow, no po prostu wow. Drut i kod. Sorry, ale ten kod to powinniśmy dostać je tak o ciupineczkę wcześniej. Moim skromnym zdaniem przynajmniej. Ale dobra. Nie biją się, każdy jest zadowolony. Zobaczymy, jak długo to potrwa, ale wiadomo, w sumie w przypadku tej cewki to jest tylko u nich, nie? W przypadku młyna to zależy, czy wiedźmy zaś to zablokują. Cewkę. I dobra, runy mam wszystkie, amulety chyba też. Dobra, to kończymy. Tak, już full. O, amuletka jedna. Dobra, w sobie mogę te dwa ciski tak o sobie strzelić. Cicho siedź, nic się nie dzieje. Dobra, uda się do rezydencji. Na koniec odcinka, bardzo ładnie. Przywróć sprawność. Okej, okay, tym razem nie mam wszystkich monet. Pewnie znowu było dużo takich pierdołowatych, gdzieś rozpieprzonych. Ale mam wszystkie spaczone, wszystkie zwykłe amulety, wszystkie runy, no i obie kapliczki.
nikt nie został zabity, nigdy nie wykryty. No niestety to się nie udało. Właśnie przez to, że jedna ta osoba nieprzytomna została znaleziona. Zabici nieprzyjaciele, dobra, skierowano wody do kanału i ukończono przepis babuni. Arcydzieło Delaili. Delaila i jej wiedźmy planują coś, co zagraża wszystkim mieszkańcom Cesarstwa Wysp. Przedostań się do ruin posiadłości Brigmore i powstrzymaj Delailę. Okej, okay, czyli tak. Ponownie trzy misje, tylko pytanie. The Brigmores were an ancient family, bankrupted a generation ago. Since then, the manor has housed two street gangs, a smuggling ring, innumerable rats, and the Brigmore witches. I'd always left them alone, but now a painter named Delaila had taken up witchcraft and formed a coven. She was trying something. A ritual. But what kind? The outsider knows. I cannot abide a mystery. Okej. Okay. A patrzcie, jednak mamy jakieś korzyści. Twoje agenci załatwią, zostawią ci runę, trochę manę i dziurę w płocie, dzięki czemu niepostrzeżenie dostaniesz się na teren posiadłości. Były lokaj kradł różne dobra z posiadłości, chował je nieopodal wybrzeża. Jeden z twoich agentów za odpowiednią opłatą zdradzi ci tę kryjówkę. Zdrajczyni, twoi agenci przekupili jedną z wiedźm, która spotka się z tobą i przekaże cenne informacje. Będzie miała na sobie czerwoną kurtkę. Poproszę. O! Okej. Okay. Nie było achievementu za wszystkie korzyści. Oznacza to jedną z dwóch akcji. Jeden, będzie jeszcze jedna misja. Lub dwa, nie ma takiego achievementa w tym dodatku. Ale tak, cicha kroki na pewno chcę. Ładunek miny poproszę. Zasobność pyłu... A, mogę wziąć, bo to jest spoko. Miny elektryczne niekoniecznie, belty też nie, pancerz na pewno. No i dobra, 1000. Co mogę wziąć? Na pewno chcę kilka strzałek sobie dokupić. Tak do 10. Bełtów wybuchowych nie kupuję, zwykłych też nie. Dobra, dwie miny mogę kupić. Pył. Też tak. Kupmy dwa. No to jest oczywiście po upgrade'zie. Więc tak. Tego nie kupujemy, bo to nie ma sensu. Dobra, jakiś jeden upgrade. Zasobność granatów, zasobność min, zasobność bełtów. Dobra, nie będzie zasobność bełtów. A bo to też na przykład to. Czemu nie może być czemu nie ma granatów ogłuszających? Umiecie zrobić granat, który wybucha i zabija, a nie umiecie zrobić granatu, który wybucha i ogłusza? Pozwolicie tylko i wyłącznie minę ogłuszającej? Come on! Dobra, w teorii ten pył duszący to jest taki granat ogłuszający, no ale wiecie, o co mi chodzi. Nie taki na chwilę, tylko po prostu pyk. Psz, taki elektrostatyczny na przykład, nie? Okej, okay, kupcy mamy 8 korzyści. They've locked the front and I've seen evidence of snares. Also, maybe it's nothing. But I spotted several statues of the woman Delaila. I don't know what it means, but I thought it was worth mentioning. It means trouble. Anything else? They're getting in and out of the house somehow, but I haven't spotted it. Sorry, sir. Best I can do. Good enough. I'll take it from here. Okej. Okay. Delaila ukrywa się z tej rezydencji. Przedostań się tam i ją znajdź. Dobra. Kryjówka, posiadłość, wybrzeże. Weź swój sprzęt i cicho się wślizgnij. Sprawdź nam, że go nie ma dowodu Dobra, stop. Jeszcze to raz. Weź swój sprzęt, to jest ok. Sprawdź, czy na brzegu nie ma dowodów. Aha, dobra, nie. Że służący jest sprzętnikiem. Dobra, to nie. Ok. Ok, to jest dobrze. I wiedźma skoczymy kurczę na informację. Zobaczmy. Tam jest kryjówka. Tu jest wybrzeże. Wiedźmy nie widzę. Okej, okay, tu mi coś wykrył. O, dobra, jest spaczony kościany amulet. Ale dobra, tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. Ode mnie w tym, to będzie tyle. No i cóż, pytanie, czy uda się w ciągu jednego odcinka skończyć tę całą lokację? Czy może rozbijemy to na dwa? Poczekamy, zobaczymy. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym, być może ostatnim, a być może przed
ostatnim odcinku zagrajmy w Dishonored. Wiedźmy z Brigmore. Cześć!